No to co, witam w kolejnym odcinku. Lecimy po Senseiya Shikawę, żeby zobaczymy, czy nas wesprze. Jak tu się konia wołało? O, cześć, Sora. Dobry z ciebie koń, Sora. Musimy w tamtą stronę lecieć. No, pewnie nam pomoże, no. Był naszym tym, nie? Znaczy, nasz wuja przyjacielem. Więc chyba pomoże. Jak po drodze jakieś będą znaczniki czy coś, to sobie zbierzemy. Więc lecimy. A co to za jakieś takie niebieskie świetliki? To jest wiatr? Jak się ten wiatr odpalał? Ktoś pamięta? A, G. Kurde, jeden dzień przerwy i już zapomniałem. Szybciej, Sora! Pan Ishikawa jest w mieście, jak tam widziałem na mapie. Więc... Ciekawe, jak te łaźnie znaleźć, żeby sobie życia dodać. Ale mam nadzieję, że teraz trochę lepiej słychać te ofekli. O kurde. Co tu się dzieje? What the fuck? Oła. Nieładnie. Nie, Sora, chodź tu, chodź. Nie uciekaj. Mapa. Boże, to pod tabem było. Tu coś jest, nieodkryta lokalizacja. Chcę to sprawdzić. Gdzieś tu pod górę. Coś mamy. Się zastanawiam, co to. Łap się. Aha, nie muszę spacji klikać, no dobrze. Co to jest, jakiś ostatni władca wiatru? Co to jest? Obóz uchodźców. O proszę. Czyli to jest baza. Tak. Pan Shimura żyje. Założymy się. Gdyby nie żył, A to kto? Niechaj kami cię strzegą, panie. Moja matka wierzyła, że Inari nade mną czuwa. W dniu moich narodzin widział... Oj, przepraszam. Coś mi wyskoczyło. Lisa ganiającego ważki. Wiedziała, że lisy są posłańcami Inari w naszym świecie. Jeśli jakiegoś zobaczysz, zawsze za nim podążaj. Wiem. Z lisami to wiem. Dziękuję. Kiedy to się skończy, zaśpiewamy o samurajach, którzy zginęli... Z lisami to już wiem. Brat mi mówił... Że co mamy? Piją? Kolejny samuraj? Żywy? Więc pan Jinroku nie jest jedyny. Nie znam go. Jinroku? Jest w Kasinę, panie. Na pewno chętnie się spotka. Z chęcią go poznam. No proszę, no i coś wiemy. Zaktualizowano mapę. Dodano miejsce znane pogłosek. Trapper. Jeżeli masz jakieś skóry, chętnie się z tobą wymienię. Amunicja i zasoby. Len... Ekwipunek sprzedawcy, twój ekwipunek. Nie, sprzedaj. Aha, czyli tu bardzo tylko... dziękuję. Tu tylko się wymieniamy. Tu jest kupiec? Nie, no dobra, no to idziemy dalej. A gdzie jest ten, o którym mówiło? Się tu, pogłoski, tak? Ktoś wspomniał, że widział w Kashimie żywego samuraja. Jeszcze ktoś przeżył bitwę na plaży w Komodzie. Muszę się dowiedzieć, kto. To sobie potem zrobimy. Na razie idziemy tutaj. Gdzie jest moja sorka piękna? Chodź tu, moja piękna sorko. Na razie nie wiem, jak te łaźnie wyglądają i to wszystko, ale... Z czasem się dowiem, bo wiem, że już mam za lisem chodzić, z jakimś ptaszkiem. Wiem, że mam jakiś bambusów wyszukiwać. I co jeszcze? A co tu tak niebiesko? Coś jeszcze, tylko zapomniałem. Co tu tak niebiesko? Podoba mi się. Niebieskość do czegoś prowadzi? Wow!
pięknie. Co to jest? Jakaś kapliczka. Tam się coś pali. Sora, nic tu nie ma. Myślałem, że coś będzie. Któregoś razu wybierzemy się na przejażdżkę. Ale na razie sprawy do załatwienia. Dobra. Boże, ale patrzcie, to, jak to się wszystko rusza. Czuję się jak w Wiedźminie samurajskim. Muszę tu jakoś zjechać w dół. Jakieś kwiaty. W tą stronę, nie? Tak. Ciekawe, czy Haiku też tu jest. Dzień dobry. Żwawo, Sora! Czekaj, bo Sorę zaraz zamęczę. Czyste bambusy tak tutaj jechać. Dobra, tu mamy jakąś ścieżkę, to pojedźmy ścieżką. Okej. Okay. Mamy miejsce. A, tu mogę sobie zejść. To nie. Tu zapasy. Ale dobrze popatrzeć, bo ja tu nie wiem, gdzie mogę iść. Strasznie ciasno. Strasznie ciasno. Chyba z koniem wpuszczą mnie, nie? Mam nadzieję. Hiyoshi. Hiyoshi. Może ktoś w gospodzie będzie wiedział, gdzie jest sensei Ishikawa. W gospodzie mówisz? No bo kogoś tutaj mamy, może nam coś powie. To Sora, czekaj, zejdę na razie z ciebie. Widziałeś ptaki, panie Sakai? O jakich ptakach mówisz? No to złoty. O ptakach też mówiłem. Ich śpiew przypomina czasy pokoju. A, to były ulubione ptaki mojej matki. Mawiała, że znają wyspę lepiej niż ktokolwiek inny. To prawda, panie. Gdyby to nie było tak niebezpieczne, sam sprawdziłbym, dokąd zaprowadzi mnie złoty ptak. Może tak zrobię. Złoty ptak ale prowadzi do talizmanów chyba. Będzie tu bezpiecznie. Tak, panie Sakai. Albo do hartu dziękuję. Ducha? Dziękuję. Już nie pamiętam. Nie, jestem bardziej głodny. Teraz się zastanawiam, gdzie ja mam tu iść. Kto mi tu pomoże? Złapali cieśle, który wybudował twierdzę Yarikawa. Czy gdzie tu jest pan Hiroshi? Czy w ogóle on tu gdzieś będzie? Ciężko ostatnio idzie handel, panie. Tu wygląda prestiżowo, więc może tutaj. Szukam ich od dłuższego czasu. I nic z tego nie wynika. A co to, mogę się umyć? Zależy na tej ich farbie. Ubrania tak białe, jakby utkano je z obłoków. Co to? Oj, panie, musisz być zmęczony bitwą. Chodź, zanurz się w leczniczych wodach gorących źródeł. Odnowisz swoje siły przed kolejnymi wyzwaniami. Muszę być w jak najlepszej formie. Chodź za mną, mój panie. A jednak. Gorące źródła, gospodyń Hiyoshi. To chwila, bo tutaj coś jeszcze mam. Mój panie, czy to ostrze klanu Sakai? Bambusy! Znasz się na mieczach. Warto je kojarzyć. Słyszałem historię o jego krawędzi i pięknie, ale nigdy nie sądziłem, że zobaczę je na własne oczy. Dawno nie ćwiczyłem na bambusowym stojaku. Byłoby zaszczytem móc zobaczyć to ostrze w ruchu. No to ja chętnie to zrobię. Tylko jak to się robi? O kurde, to ja mam tu przyczy... Aha, dwa razy S. Dobra robota. Oż fuck! Miałam
Ja pierdzielę, jak ja mam to zrobić? Źle. Kurde, to nie jest takie łatwe. Nie, najpierw to, potem to, Boże, mylą mi się przyciski. Dobra. Chyba strasznie szybko. To SSS. Fuck. No nie, ostatni nieprzecięty. Podobno piasek w komodzie jest czerwony od krwi. Jeszcze raz. Aj, źle. Cięcie SS, cięcie WW. Cięcie SS, cięcie WW. Cięcie SS, cięcie WW, cięcie. No. Cięcie SS, cięcie WW. Cięcie SS, cięcie WW, cięcie. Dobra. Dobra, jednak mam trochę czasu. A nie, hard ducha daje bambusy, dobra. A tu już od razu jedną kropkę daje. Stalowe ostrze Sakajów jest wyśmienite. Dzierży je wyśmienity szermierz. Trochę za głośno jest ten teraz. Nowanie z bambusem zwiększy jednak twoją siłę. Wkrótce będę potrzebował siły. Na całej wyspie znajdują się bambusowe stojaki. Pomogą ci poprawić umiejętności w trakcie podróży. Żegnaj, mój panie. Jeszcze te źródełka. Gdzie ta pani mnie prowadziła? Aha, tutaj, żeby usiąść, dobra. Jak to pomoże? Kąpiele w gorących źródłach odnawiają twojego ducha. Jeśli będziesz zażywać ich regularnie, wody te zapewnią ci długie i udane życie. Jest misja. Odpocznij. Dobra, czyli taki tutaj wstępniaczek mamy do tego, co możemy znaleźć. Gołe dupsko, Gina! Mówiliśmy o swoim wuju. Myślałem, że zabili pana Shimurę. Po wszystkim, co dla mnie zrobił, czego mnie nauczył. Nie mogę stracić wuja i nie stracę. Mój mąż chce walczyć na wojnie. Życie mu niemiłe. Ojeju, to takie tyci się zwiększa. Od razu wyglądasz lepiej. Ja tu spokoju, a tam mi gada o mężu na wojnie. Zatriumfujesz nad naszymi nieprzyjaciółmi. Mógłbym pokonać całą mongolską armię. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Gorące źródła znajdziesz na całej wyspie. Korzystaj z nich. Poświęć czas na leczenie i refleksję. Ten zwyczaj przygotuje twoje ciało do bitwy, mój panie. Dobrze. Teraz możemy iść tutaj. Do pana Ishikawy. Chyba. Samuraj! Przy życiu? A to wieśniak jakiś, a to nie Ishikawa. Tak, jestem przy życiu. Szukam senseja Ishikawy. Myślałem, że zginął w komodzie. Nie. Gdzie jest jego dojo? Trzeba iść przez las. Dojo się mówi. Panie. Dojo. Dojo to nie bodzio. Dobrze, zaprowadzi mnie, to dobrze. A więc sensei nie walczył w komodzie? Nie. Dzień przed najazdem kupował zapasy w mieście. Nie odezwał się słowem, ale zawsze był małomówny. No cóż. Panie, czy historie o senseju są prawdziwe? To znaczy? Podobno zatopił piracki statek jedną strzałą. Nie statek, ale zabił kapitana stojąc na brzegu. Rozgromił całą flotę. Nie chciałbym mieć z nim napięku. Zasługujesz na śmierć? Mam nadzieję, że nie. Więc możesz czuć się bezpieczny. No. Jak nie masz nic złego na sumieniu, to... Ciebie z łuku nie strzeli. W ogóle nie wiadomo, w jakim on jest stanie teraz. Dojo senseja jest na tym klifie. Okej. Okay. Dziękuję. Dalej sobie poradzę. I jeszcze jedno, panie. Dlaczego sensei zrezygnował z pozycji mistrza łucznictwa u klanu Nagao? Nikt nie wie. Dziwne.
że zamienił służbę u wielkiego pana na to. Gdybym nie był tchórzem. Nie wiem, ale się zaraz go dopytam. O co mu chodzi? Dlaczego taka decyzja? Nie wiem, czy się dowiemy, ale spróbować zawsze warto zapytać, nie? No, wspinaczka jest taka bardzo łatwiutka, nie? Trzymasz W do góry, skręcisz czasem w lewo, w prawo i on sam wchodzi, nie? Nie trzeba cały czas spacji ten klikać. Dojo Senseiya Ishikawy. O, a co my tu mamy? Opaska Aozra. Dojo Senseiya Ishikawy. No jest łucznikiem, widać, nie? Ty, ale rozwalone, nie ma go. Ślady walki. Rozejrzę się. Zaschnięta krew. Walczył. Było sporo czasu. Mamy ślady. Został zraniony. Wyjął strzałę. Mamy ślady. Krwawe ślady. Ofiary czy napastnika? Może sensei jest w domu? Może. Pójdźmy po śladach, zaraz sprawdzimy. O, a co tu się tak ładnie świeci do mnie, uśmiecha? Zapasy. Nie, na razie po co mi te zapasy. A strasznie ich tu dużo. Skromny dom jak na samuraja. Nie oceniaj domu samuraja po tym, ani kroku. Jaki jest okuwa. Sensei Ishikawa? Syn pana Sakaya. Tak, to ja. Przeżyłeś komodę. Przydałby się pański łuk. Byłem w drodze, gdy napadli mnie bandyci. Spodziewa się pan, że wrócą? Samuraj nie pozwala się zaskakiwać. Szkoda, że pan Shimura zginął. To był prawy człowiek. Nie zginął. On żyje. Porwali go Mongołowie. Jest nadzieja. Dlatego tu jestem. Uratujmy go. Nie mogę. Szukam uczennicy. Zdolnej łuczniczki. Pomogę panu. A potem we trójkę uwolnimy pana Shimurę. Postaraj się nadążać. Dobrze. Opowieść Senseiya Ishikawy. Kto jeszcze przetrwał komodę? Nie wiadomo. Ktoś jeszcze jest w stanie walczyć? Poza nami? Nie wiem. Lepiej szybko się dowiem. Kurde, z tymi dźwiękami, kurde, nie wytrzymiem, kurde. Wiedz, sami nie uwolnimy twego wuja. Pomogę znaleźć pana uczennicę. Sam mogę odszukać Tomoe. Tomoe? Tomoe. Tomoe... Z którego klanu? Z żadnego. To chłopka. Ale strzela lepiej niż najlepszy samuraj. Nawet ty, Sakai. O, widzę te niebieskie kwiaty. Ostatni raz widziałem mistrza 10 lat temu. Chciałeś, żebym cię uczył. Pamięta pan? Zwykłem pamiętać tych, których odrzucam. Zamiast mnie na nauki przyjął pan Tomoe. Byłeś niezły. Tomoe miała talent. No nie we wszystkim się da być dobrym. Wstawaj! Nasz samuraj! Bastin, czemek! Czemek! Poszło. Zabiję! Kurde, chciałem te idealne parowanie zrobić, ale... O, no dobra. Walczą jak pijane tanuki. W
komodzie walczyli dzielnie. Nawet tanuki zaskoczą śpiącego tygrysa. Mądrze powiedziane, sensei. Gdzie wróbel nie może, tam kruk pomoże. Widać tu ślady tomowe. Chodź. Dobra, idziemy. Mongołowie zajęli fort Nakayama. Patrol przybył stamtąd. O nie. To niedaleko źródeł. Miasto upadnie jako następne. Trzeba coś z tym zrobić. Coś się tu wydarzyło. Zasadzka. Rozejrzyj się. Ryż i proso. Nietknięte. Zaatakowali znikąd. No, jest krew. Krew, ale niedużo. Nikt nie zginął. Całe szczęście. Japoński kołczan. Podarunek dla najlepszej uczennicy. To może ona się kąpie. Tomoe nie zostawiłaby kołczanu. Chyba, że ją ścigano. Lub schwytano. W jakim celu? Przesłuchania. Tortur. Albo... To samo mogło spotkać pana Albo Shinra. Gwałtu. Ja to powiem, bo strach widzę... Strach jest bronią, Sakai. Nie pozwól, gdy tobie się boi. Ta uczennica. Gdzie może być? W forcie Nakayama. Fort Nakayama! Fort jest niedaleko. Czyli jednak Żałuję, się nie kąpię. Że nie dotarłem do komody. Dobrze się stało. Zbyt wielu tam zginęło. Czemu samurajowie polegli? Mongołowie walczyli jak zwierzęta. Zła odpowiedź. Widziałem na własne oczy. Dobry łucznik nie polega na oczach, lecz na ciele, umyśle i duszy. Oj, sensei, jak ty mało wiesz. Czekaj. Musimy pomówić. No, słucham. Coś nie tak, senseju? Ten łuk był darem od pana Nagao. W końcu będę miał łuk, jednak. Piękna broń. Oczywiście. I nic mnie tak nie boli, jak złe użycie tak pięknego łuku. Cieszę się więc, że przekazujesz go mnie. A kto mówił coś o przekazywaniu? Pokaż, na co cię stać. A może ci pożyczę. Dobra. Wypróbuj, zanim ruszymy do walki. Krótki łuk, przeciętne obrażenia i czas naciągania. Przed laty został wręczony w prezencie sensejowi Ishikawy przez pana Nagao, a obecnie wierzy go jego nowy uczeń. Celuj w najbliższą lampę. O Boże, lewy kontrol? Dobrze. No dobra. Teraz kolejną. Tę po lewej. Nieźle. Zobaczmy, czy trafisz w tę najdalszą. Dobra, do ogarnięcia. Im dalej jest cel, tym niżej opadnie strzała. Właśnie widzę. Zapomniałem o padaniu. Skup się, Sakai. Przyzwyczajam się do chwytu. Jak leży? Jakby stworzono go dla mnie. Nie stworzono, więc o niego dbaj. Chodźmy. Jedna strzała mi została. Przydałoby się więcej. Taki łuk pomógłby nam w komodzie. To dobry łuk, ale zwycięża wojownik, nie broń. Nie widział pan ognistej broni Mongołów. Jeszcze nie wygrali. Jeszcze. Jeżeli się poddamy, to wygrają. Fort Nakayama. Oby pańska uczennica tam była. Nie, nie jest taki duży. Fort Nakayama. Przyjrzyjmy się stąd ich umocnieniom. A co, będziemy strzelać z daleka? Ja z moim jednym tym to nie tak nie bardzo. Tu będzie idealnie. Znajdę wejście i otworzę bramę. Wtedy uderzymy. Zawsze wbiegasz na pole bitwy w niezawiązanej hakamie? Ma pan lepszy pomysł? Cierpliwości, Sakai. Mongołowie wyślą ludzi w ślad zaginionego patrolu. Zaatakujemy, gdy otworzą bramy. Im dłużej zwlekamy, tym większe niebezpieczeństwo grozi Tomoe. Potrafi o siebie zadbać. Obejrzyj pole bitwy. Co moglibyśmy wykorzystać? Gniazda szerszeni. Jeden strzał je rozwija. Szerszeń? Mongołowie poczują ukąszenia strzał i owadów. Wybuchające beczuszki. Się przydać. Zobaczymy.
Strzał w te wiszące światła wywoła deszcz iskier. A to tak też można. I wznieci pożar. Mają wielu łuczników. Są zdolni, ale nie tak jak my. Po otwarciu bram odwrócimy ich uwagę i... Pan Ishikawa trochę lekceważy przeciwnika. Później zajmiemy fort i uwolnimy to. Wystarczy, że jeden rzutoby trafi fartownie i po nas. Otwierają bramy. Czekaj na mój sygnał. Już? Są pięknie ułożeni przy szerszeniach. Szykuj się. Szykuje się. Teraz niech spotkają się z przodkami. Kurwa, już. A nie, jeszcze jeden. Easy peasy. Kolejny. Mistrz rzutnictwa to ja. Nieźle, Sakai. Są jeszcze w środku. Już niedługo. Znajdźmy to moje. Podchodźmy. Co tu tak? Świetliczki. No i tak to ja mogę się napierdzielać. Co, skradamy się? No dobra. O kurde. Kurde. Ja zaraz zginę. Postawa zostanie odblokowana po zabiciu. Aha, no dobra, jakaś postawa wody. Nie wiem, o co chodzi, ale jakąś nową postawę będę miał. Dlaczego nie umarł? O kurwa. Dobra. Kurde, nie wiem ile mam amunicji. Teraz już wiem. Nie mam nic. O, dobra, zabił. Gdzie jest to moe? Mam nadzieję, że nie w tej kupce ludzi. Więźniowie. Związani. Przebici strzałami. To moe tu. Chwila. To jej naszyjnik. Może uciekła? Przeszukaj fort. To moe. Are you here? Are you here? Czyjaś prywatna izba. Damskie kimono. Kimono to moje. Mongołowie ją uwolnili. Dlaczego? Strajczyni? Chciała się wedrzeć w właski? Niemożliwe.
japońskie strzały. To strzały Tomoe. Na pewno? Uczyłem ją robić nacięcia rogiem jelenia. Ty. Orle pióra. Mongołowie zabrali jej broń. Strzały są blisko siebie. Żaden Mongoł nie mógłby czegoś takiego dokonać. Ona z nimi współpracuje? Więc pozwolili jej użyć łuku. Coś mi tu nie pasuje. No nie dość, że Ghost of Tsushima, to jeszcze Henua Hellblade niedługo wychodzi, ja nie dam rady. Terminy lecznicze. Na Senuę Hellblade trochę poczekacie. Jest tu pańskie imię. Oczywiście, jeśli koleżanka kupi i pożyczy. Mojej drogi łuku. To ona ich uczyła strzelać ich? Ocalały. No słyszę. Panie Ishikawa, to jest niemiłe, ja też chciałem wyjść. Tak zimno. Szukamy pewnej kobiety, łuczniczki. Mongołowie zamknęli ją z nami. Ale wypuścili. Ale jej pancerz, łuk, zabiła moją żonę. Aha. Zostały. Tamte ciała. Dowiodła swoich umiejętności. Więc ją zwerbowali. Proszę. To boli. Nie odchodźcie. Dość widziałem. Chodźmy. Ja też. Wystarczy mi takich tych. Powinna nie żyć. Senseju. Tomoe odzyskała wolność. Jest z Mongołami. Dlaczego to zrobiła? Co się stało? Za bardzo naciskałem. W jakim sensie? Co pan ukrywa? No właśnie, co pan ukrywa? Senseju! No i cisza, nic nie powie. Żądam odpowiedzi! To była ona. Nie bandyci. Tomoe. Czemu? Nie rozumie, co to znaczy być samurajem. Pchnął ją pan ku Mongołom. Nie osądzaj mnie. Więc proszę nie kłamać. Tomoe nie może zdradzić tajników łucznictwa wrogom. Powstrzymamy ją. To jest moja walka. Na co mi twój miecz? Nie, nie miecz. Zwycięstwo to dzieło wojownika, nie oręża. Pan Shimura dobrze cię wychował. Znajdziemy to moje razem, ale po mojemu. Dobrze. A gdy nadejdzie czas, uratujemy mojego wuja. Masz moje słowo, Sakai. Muszę się teraz przygotować. Dobrze. Gdy będziesz gotów, przyjdź do dojo. Nie uratujemy mojego wuja sami. Potrzebujemy więcej ludzi u boku. Znajdź panią Masako Adachi. Masako Adachi. Jeśli nadal żyje. Jest jedną z najlepszych wojowniczek na wyspie. Dobrze. Sora, co ty mnie tutaj łuskasz? Nie jestem jedzonkiem. Dobra, no to trochę fabułki, teraz trochę eksploracji. Oho! Twoja legenda rośnie. Wędrowny samuraj. Zwiększono maksymalny poziom zdrowia. O, to też zwiększa legenda. Mongołowie są wszędzie. W walce osaczą mnie jak wilki. Muszę na nich znaleźć jakieś nowe sposoby. Nowe sposoby? O! Aby rzucić dwa kunaje w pobliskich wrogów. Wyważone ostrze do rzucania. Zaskoczę wroga. Kunaje mam. I go wykończę. Super, ale jeszcze nie mam tych. Dobrze. Sora, przestań. Się zastanawiam, gdzie teraz jechać. Jak ty taka jesteś, jak się tak wyrywasz. Coś tam jeszcze miałem u senseja, ale dobra, to najpierw pojedźmy tutaj.
Potem pojedziemy jeszcze raz tutaj. Chociaż pewnie się przeniosę, będzie szybciej. No dalej. Zobaczmy, co mamy tutaj. Coś mi tam pokazuje. Czy to będą bambusy? Ojojoj. W ogóle jeszcze... Oj, w innym miejscu niż... ja jestem. Dobra, nieważne. Tutaj jakoś chyba zjedziemy w dół. Okej. Kurde, deszcz pada, nic nie widać. Trzeba było przez wioskę. Może od razu w wiosce to zrobię. Jak już jestem. Znak zapytania. Nie, 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 to. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj. Dobra, to pojedźmy sobie. Sprawdźmy, co tam mamy. A poza tym może potem sobie tam pojadę. I tak jak już jestem w mieście, to teraz do Ishikawy pójdziemy. Chociaż gdzie jest ta pani? Tu. Dojo Sensei'a, ale i tak nie mogę do niego iść. Bo muszę najpierw iść do pani ten. A to co to? Razem z żoną... namierzyliśmy jej brata w dobrze obronionym więzieniu za to, co Amazo. Jeżeli mamy uratować takę, potrzebujemy ubranie Ronina. Członkowie słomianych kapliuszy to Roninowie do wynajęcia. Może są nieokrzesani, ale ich miecze pomogłyby mi uratować pana. No proszę. To też tam będzie trzeba pojechać. A nie, mogę tutaj jechać. Mniejszy talizman walki z dystansu. To jest tutaj chyba? Tu możemy jeszcze porozmawiać. Panie, Mongołowie zajęli most prowadzący do Hiyoshi. Korzysta z niego wielu ludzi. Będą narażeni na atak. Spróbuję coś na to poradzić. Dziękuję, panie. Dobrze, wietrze już tak nie wie, już wszystko wiem, gdzie mam iść. Tu coś mamy. Bajarze legend. Zabijał niewinnych przez swą złą. Inni uważali to za klątwę tępy. Bez względu na to, jaka była prawda. A, to nie. Dobra, legendy to jest chyba tryb wieloosobowy. To nie. To zróbmy tak. Przenieśmy się do pana, do Ishikawy. Zakończmy sobie odcinek, to już będzie ostatni ten z krótszych. I widzimy się. W kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa.